Dzień dobry. Zapraszam na kolejny wykład z cyklu Dlaczego współczesna architektura jest fajna? Jest to trzeci wykład z tego cyklu. Dzisiaj chciałam opowiedzieć o takiej bardzo niezwykłej architekturze, architekturze zielonej. Oczywiście w świecie architektury pojęć z zakresu architektury zielonej jest bardzo dużo. Rozpoczynając od architektury zrównoważonej, poprzez ekologiczną, poprzez architekturę krajobrazową, tak zwaną landscape architecture, po architekturę zieloną. Każda definicja jest nieco inna. Specjaliści sprzeczają się, która definicja jest właściwa. Oczywiście każde wspomniane przeze mnie pojęcie jest nieco inne i oznacza troszeczkę inne podejście do projektowania budynku. To, co dzisiaj pokażę, myślę, że najlepiej właśnie będzie się wpisywało w trend architektury zielonej, a jest to inwestycja, którą widać było już na poprzednim slajdzie, czyli 25 Verde, inwestycja osiedla mieszkaniowego w Turynie. Na mapie, tutaj obraz z Google Maps, możemy doskonale zobaczyć teren tej inwestycji. Jest ona zlokalizowana bardzo blisko centrum, w strefie śródmiejskiej miasta, tuż obok rzeki, w dość mocno zabudowanym kontekście. Dominuje zabudowa dziedzińcowa. Jak zbliżymy tą działkę, to zobaczymy, że jednak znajduje się na niej zabudowa, nie jest ona tylko pokryta zielenią. Ale rzeczywiście z lotu ptaka możemy mieć wrażenie, że działka jest całkowicie niezabudowana. Budynek, o którym chciałam opowiedzieć, jest to budynek wielorodzinny, który zawiera 63 mieszkania o zróżnicowanych planach, rzutach i wielkościach. Projekt przygotował Luciano Pia, architekt, który postanowił przemieszać całkowicie kubaturę budynku z zielenią, tak żeby właściwie nie było wiadomo, gdzie jest elewacja, gdzie są drzewa, gdzie jest budynek. Jest to bardzo ciekawy pomysł i w klimacie włoskim, bardzo gorącym, suchym, świetnie się sprawdza, dlatego że drzewa znajdujące się na elewacji pozwalają na znaczne ochłodzenie wnętrz mieszkań i zapewniają utrzymanie wilgoci. Obiekt, jak już wspomniałam, ma charakter dziedzińcowy i w dziedzińcu zlokalizowano również taką strefę małego basenu zatrzymującego wodę. Inwestycja pochodzi z 2012 roku, więc jest inwestycją bardzo współczesną. Tutaj można by się zastanawiać nad rozwiązaniami estetycznymi, nad tymi elementami konstrukcyjnymi, które tutaj widzimy, stworzonymi w takiej formie drzew. Można by się było zastanawiać, czy taka bardzo dosłowna interpretacja tego charakteru zielonego jest tutaj właściwa, ale rzeczywiście nie da się jak gdyby odmówić tej inwestycji takiego prozielonego, proekologicznego charakteru. Oczywiście zastosowano tutaj szereg rozwiązań, które są charakterystyczne dla innych budynków określanych mianem ekologicznych czy zrównoważonych, czyli takich elementów jak naturalne przewietrzanie, naturalna wentylacja, wykorzystanie sprawne energii geotermalnej. Tutaj dzięki oszczędności tej energii również ta energia z tych źródeł nie jest nadmiernie eksploatowana, wykorzystanie drzew wody deszczowej chociażby do podlewania całego tego systemu. Oczywiście przy takim systemie konieczne jest zastosowanie niezależnego systemu nawadniania tych roślin, tak żeby ta inwestycja rzeczywiście bardzo atrakcyjnie, wizualnie wyglądała przez cały czas. Zastosowano tu również wiele naturalnych materiałów. Na elewacjach widać takie okładziny z gontu drewnianego. Widzimy tutaj elementy drewniane tarasów, poszczególnych stanowisk pod rośliny, a także no oczywiście zastosowanie tego naturalnego materiału zieleni, liści, które tutaj są potraktowane właściwie jako
pewien wystrój, dekoracja elewacji. Elewacja tak pomyślana nie wymaga już wielu dodatkowych dekoracji i elementów, chociaż rzeczywiście tutaj gdzieś takie te delikatne stalowe elementy pojawiły się w formie takich drzew. Poza tym dominuje dość znaczna prostota. Sama ta struktura gontu już nam daje tą dekoracyjność, ten detal, to bogactwo tej elewacji. Warto jeszcze wspomnieć, że taka ilość elementów wyciszających, czyli misy z ziemią, ziemia jest materiałem pochłaniającym fale akustyczne, czy elementów rozpraszających dźwięk, tutaj mamy szereg elementów konstrukcyjnych, elementów wspornikowych, pod donice, pod zieleń, elementów tarasów. I sama ta geometria tej elewacji z taką dużą ilością struktury rozpraszającej powoduje, że to otoczenie jest wyciszane. Mniej hałasu dostaje się do mieszkań, mniej hałasu dostaje się do dziedzińca wewnętrznego, ale również ten hałas z ulicy ma szansę być częściowo wytłumiony przez zastosowanie tych elementów. Dodatkowo wspomnijmy, że rośliny magazynują wodę, dzięki czemu cała ta pustynia betonowa, która jest w miastach potraktowana w ten sposób, ma szansę zniknąć po prostu, dlatego że nie ma tyle powierzchni, które by się rozgrzewały. Zieleń, liście, trawa, grunt nie rozgrzeją się tak mocno jak na przykład beton czy stal. Także tutaj przewaga takich materiałów, które będą sprzyjały raczej chłodzeniu niż rozgrzewaniu, jest również kolejnym bardzo ważnym etapem, elementem tej inwestycji. Wewnątrz tego dziedzińca znajduje się taki płytki basen w formie takiej rzeki, która się tam przelewa przez tą inwestycję. Taki element również świetnie chłodzi. Dzięki temu, że on jest otwarty, czyli jest otwarty do dziedzińca, częściowo jest przewietrzany ze strefy ulicy, to to powietrze wpadające tutaj ochładza się nad tą wodą i już chłodne zbliża się do mieszkań, zbliża się do dziedzińca, do strefy wypoczynkowej mieszkańców tej inwestycji. Należy oczywiście zdawać sobie sprawę, że takie rośliny piętrzone powyżej wysokości klasycznych, charakterystycznych drzew mogą też być w pewien sposób niebezpieczne. Czasem zdarza się, że ptaki wyrzucają kamyczki, które się stosuje na przykład na zielonych dachach, czy mogą być na przykład elementami ozdobnymi w donicach. Gałązki odłamują się, mogą spadać. Spadające z takiej wysokości są dużo bardziej niebezpieczne niż normalnie. Stąd planując tego typu inwestycje, bardzo ważne jest przemyślenie, jakiego rodzaju rośliny będziemy sadzić. Jak widzimy, tu na elewacjach nie ma drzew, które miałyby jakieś bardzo grube, niebezpieczne gałęzie. Kolejnym elementem bardzo istotnym w tej inwestycji jest też zabezpieczenie po prostu pewnych stref, po to, żeby nie było właśnie ryzyka, że jakiś ptak wyrzuci kamyczek poza obręb elewacji, czy coś spadnie z jakiegoś tarasu, balkonu i tak dalej. Także dobrze zaplanowana tego typu inwestycja może rzeczywiście w bardzo konkretny, wymierny sposób zmienić charakter nie tylko mieszkania tych mieszkańców, którzy będą mieli okazję mieszkać w takiej inwestycji, ale też otoczenia, pozytywnie wpływając na mikroklimat lokalny przy tej inwestycji. Oczywiście musimy sobie zdawać sprawę, że udział takiej ilości drzew wymaga miejsca, w związku z tym inwestycja nie będzie tak bardzo rentowna, dlatego że nie da się w każdym miejscu w tej przestrzeni zrobić mieszkania. Niemniej jednak wydaje się, że jest to świetny sposób rozwiązania pewnych problemów współczesnych miast, przegrzewania się klimatu, jak również takiego nadmiernego zagęszczenia użytkowników na metrze kwadratowym, pozwalając im na lepszy kontakt z naturą, na taki kontakt z naturą, który bardzo rzadko mamy okazję mieć w mieście, tuż przy swoim mieszkaniu, tuż przy swoim oknie.
Tutaj przedstawiam źródła, z których korzystałam, przygotowując ten krótki mini wykład. Mam nadzieję, że będziecie chcieli śledzić dalej tego typu rozwiązania. Można zacząć od tych elementów. Na górze pokazuję też mapę akustyczną, link do mapy akustycznej Turynu, jeżeli ktoś chciałby zobaczyć, jak wygląda hałas w otoczeniu tej inwestycji. Dodatkowo pokazuję również kilka ilustracji, kilka stron związanych właśnie z tą inwestycją. Na stronie architekta można też zobaczyć elewacje, przekroje, rzuty, które dla niektórych z Państwa mogą się okazać bardzo interesujące, jak również link do publikacji na temat koncepcji zielonej architektury. Być może ona nieco wyjaśni pewne kontrowersje wokół pojęć związanych z architekturą zieloną, ekologiczną, zrównoważoną. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na następny wykład z tego cyklu. Pozdrawiam!